Nohe i wam wszystkim ludziska, miodne uszycka. Witam was bardzo serdecznie z tej strony, jak zwykle, Grzechu 40. Myślę, że mnie kojarzycie, a witam was nigdzie indziej jak w kolejnym epickim odcinku z serii Co w garażu chrumczy? Serii możecie natomiast nie kojarzyć, dlatego że jest ona dosyć mocno okazjonalna. Pojawia się na moim kanale raz na pół roku, czasami raz na rok, kiedy w moim wirtualnym garażu w grze World of Tanks zajdą potężne zmiany, pojawi się w nim masa nowych pojazdów, wtedy nachodzi mnie ochota na to, żeby wam te pojazdy zaprezentować, troszeczkę o nich poględzić. No i tyle. Myślę, że seria, pomimo faktu, iż dosyć mocno przegadana, powinna być dosyć wartościowa pod względem merytorycznym dla osób, które są graczami gry World of Tanks, z kilku powodów. Po pierwsze, dowiecie się, które maszyny moim subiektywnym zdaniem są kaszaniaste i nie są warte polecenia, ani warte tego, żeby w nie iść, a które są bardzo przyjemne i rzeczywiście warto te gałęzie robić. Ponadto, dowiecie się również, które czołgi premium moim zdaniem są warte zakupu, a które nie są, bo dor, są kaszaniaste. Prawda, wszystko układa się w jedną spójną całość, a i ponadto zaprezentuję wam moje drzewka rozwoju w tejże właśnie grze, no i napomknę coś niecoś o tym, w co będę dalej szedł, czyli przekażę wam informacje odnośnie tego, jakie pojazdy pojawią się w przyszłości na tym kanale. No ale dobrze, przejdźmy tedy do meritum sprawy. Omówmy pierwszą maciornicę, która znajduje się w moim garażu. Jest to nic innego jak Panzerkampfwagen 2 AufD. Dosyć szlachetna konstrukcja, wywodząca się z początku okresu II wojny światowej, z obszarów nazistowskiej III Rzeszy. Co prawda na samym początku tejże właśnie II wojny pojazd stanowił niejako podstawę wojsk lądowych tejże właśnie Rzeszy i był on produkowany aż do roku 1944 z tego, co pamiętam, ale musicie wiedzieć, że już w momencie, kiedy przeszedł on do produkcji seryjnej, nie zachwycał pod względem jakościowym, głównie z dwóch powodów. Po pierwsze, pancerz, po drugie, działo. Ludziska, płyty pancerza nie były tutaj najgrubsze. Ich grubość wynosiła 3 cm, czyli 30 mm. Może i by to wystarczyło jak na początek II wojny, ale zauważcie, że no te płyty nie są nijak skontowane do wroga. Jeżeli przed maszyną znajdował się przeciwnik, no to mógł sobie walić do tej maszyny, no i płyty były skontowane pod kątem 90 stopni, w związku z czym musiał spenetrować pancerz grubości 3 cm i ani milimetra więcej. Gdyby były pochylone, sprawa wyglądałaby troszeczkę inaczej, ale jako że nie były pochylone, no to polskie wojska w 1939 były w stanie nawiązywać walkę z takimi pancerami 2, i to już za sprawą karabinów przeciwpancernych. Zatem dlaczego III Rzesza produkowała te pojazdy aż do 1944 roku? Ano głównie za sprawą tego faktu, iż potem pełniły one funkcję typowego zwiadu, nie były wykorzystywane do przełamania frontowego ani prowadzenia tzw. blitzkriegu. Znaczy, były teoretycznie wykorzystywane do blitzkriegu, ale do rozpoznania w tymże właśnie blitzkriegu, a nie wsparcia piechoty. Do tego wszystkiego dochodziło jeszcze samo działko, które tak naprawdę było niczym więcej jak wielkoskalowym karabinem maszynowym. Działko kaliber 20 mm, które było działkiem magazynkowym. W grze jest to nic innego jak pojazd premium drugiego tiera, który został nam podarowany w bezbrzeżnej szczodrości Wargamingu. Już nawet nie pamiętam z jakiej okazji. Było to dawno temu. Dawno, dawno temu, w odległej galaktyce, za siedmioma wzgórzami, siedmioma lasami, krasnoludkami, siedmioma pedałami. Był jakiś event, w ramach którego podarowano nam tego typu ciepierzaka. Czy jest to maszyna godna polecenia? Powiem wam tak, przede wszystkim jest to lolek, czyli taki typowy fantank. Tym się nie zarabia, tym się bawi. Oczywiście można zarabiać nawet tak niskotierowymi czołgami, no ale wyjdziecie na plus no z 10 tysięcy, góra 15 tysięcy na bitwę i to naprawdę musicie się strasznie napocić, żeby tyle wyjść. To raczej nie magazynkiem, bo tutaj czasami ciepiecie z golda. Tak czy inaczej, nigdy takim lolkiem nie zarobicie tyle, co ósmotierowym czołgiem premium. Prawda? To jest zupełnie nieporównywalne. Tak więc jest to typowy lolek, jest to typowy fantank. Czy jest on godny polecenia?
Nie mam po co wam go polecać, bo i tak go raczej już nie nabędziecie. To jest unikat. Niemniej jednak, jeżeli go posiadacie, no to możemy dojść do jakiegoś konsensusu odnośnie tego, co uważamy na jego temat. Ja wam przyznam się szczerze, że byłem troszeczkę zawiedziony w momencie, kiedy on wszedł do gry, bo Wargaming reklamował go jako taki pojazd, który faktycznie potrafi na swoich tierach coś tam poodbijać i te pancerze rzeczywiście były zachwalane przez firmę. Nie wiem czemu. Naprawdę nie wiem czemu. Nie wiem, czym się tutaj przechwalał Wargaming, bo nic nie odbijacie. Te pancerze są po prostu z dupy, dlatego że nie są skontowane do wroga, w związku z czym wszystko w was wchodzi jak w gorące masełko. W dodatku pod względem mobilności mogłoby być troszeczkę lepiej. Pojazd nie jest ślimakiem, ale toczy się przeciętnie jak na te tiery. Dużo maszyn nas podczas bitwy wyprzedza. No i to działko. Teoretycznie jest to magazynek, ale zapamiętałem go jako taki magazynek, który stosunkowo wolno wypluwa swoje pestki. Owocuje to tym faktem, że przez długi czas musicie być wystawieni na ostrzał ze strony wroga, jeżeli chcecie mu te pestki wklepywać, tak więc osobiście przyznam szczerze, że jakoś za bardzo za tą maszyną nie przepadałem. Rozegrałem nią troszeczkę bitew od tak, żeby się troszkę pobawić, no i raczej się kurzy w tym moim garażu, ale muszę przyznać, model jest wykonany przepięknie. Kolejną maszyną w moim garażu jest pojazd 43 Mtoldi 3, bardzo intrygująca konstrukcja, pochodząca z końca okresu II wojny światowej, która tak naprawdę jest jedną z tych maszyn, które zostały zmyślone przez Wargaming. Nie zrozumcie mnie źle, taki czołg rzeczywiście istniał, tak jak powiedziałem, był on produkowany w 1944, jest to konstrukcja węgierska, wyprodukowano 12 egzemplarzy tego pojazdu, który gdzieś tam zaginął w zawierusze wojennej, tyle tylko, że nazywał się on 38. Mtoldi 3. Tutaj mamy 43 Mtoldi 3, o którym nigdy w życiu nie słyszałem, nigdy w życiu nie czytałem. Taki pojazd po prostu nie istniał. Troszeczkę panowie z Wargamingu odpłynęli, tudzież omskło im się o te kilka cyferek po pijaku, chociaż z drugiej strony, co ja się tutaj czepiam, że ja tu tylko sprzątam, prawda, co ja wiem o II wojnie światowej, no. Nie będę się czepiał, ale przyczepię się do czegoś innego. Mianowicie, jeżeli tylko śledzicie newsy ze świata WOTA, wiecie, iż Wargaming od wielu lat prowadzi zawziętą batalię ze społecznością polską w tejże właśnie grze o polskie drzewko. WG uważa, że no nie da się, no zabij nas, ale się po prostu nie da. No nie da się za Chiny ludowe stworzyć polskiego drzewka, dlatego że jeżeli chcielibyśmy je stworzyć, no to musielibyśmy tam wkleić co najmniej kilka konstrukcji bloków wschodniego pochodzących z obszarów Związku Radzieckiego, które notabene też dosyć często były produkowane bezpośrednio w naszych fabrykach na terenie naszego kraju. Natomiast jak wygląda nacja niemiecka? Ano przyjrzyjmy się temu. 43 Mtoldi 3, jest to konstrukcja węgierska, dalej jest T-15, pojazd czechosłowacki, T-25 również konstrukcja czechosłowacka, S-35 Francuz, Panzer B-2 również czołg, który jest konstrukcją francuską. Panowie, chapeau, czapki z głów, faktycznie, jak teraz się temu przyjrzałem, to rzeczywiście muszę wam przyznać rację. No nie da się, no po prostu, no, bum, 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 no, no nie da się, no, no jak się nie da, to się nie da i nie poradzisz, wasz mość nie będzie polskiego drzewka, no bo trzeba by było wklecać czołgi z innych nacji, no a przecież z tego co wiemy Wargaming tego nie robi. Powiecie, że się czepiam? Pewnie, że się czepiam, ja się z wami zgodzę, tyle tylko, że ktoś czasami musi się przyczepić, jeżeli słuchamy tak debilnej argumentacji. Podobnie Wargaming mógłby argumentować brak polskiego drzewka nieodpowiednią koniunkcją planet, która nie sprzyja temu, żeby tworzyć polskie maszyny. No, byłoby to sygnowane podobną dozą racjonalności. Tak czy inaczej, powracając do samego czołgu, Toldi, bardzo ciekawa konstrukcja, bardzo ładnie i pieczołowicie wykonana konstrukcja, niezwykle szczegółowa, no ładnie się prezentuje, ale pod względem jakościowym niestety jest to kolejny pojazd premium low-tierowy, który nie jest raczej maszyną, którą by mógł polubić. Dlaczego? Po pierwsze mobilność, która teoretycznie jest całkiem niezła, ale dałoby się znacznie lepiej. No spójrzcie, mamy tutaj mobilność rzędu 45 km na godzinę. Porównajmy to teraz do T-15, który jest dokładnie na tym samym tierze. Tutaj mamy 60 km na godzinę. Myślę, że już rozumiecie,
o czym mówię. Tak więc pierwsza rzecz to jest mobilność. Po drugie jest pancerz, który teoretycznie no coś tam może poodbijać. Ta płyta jest dosyć mocno skontowana, ale co z tego, skoro i tak każdy wam będzie walił tutaj, bo to jest zdekontowane, więc pancerz no również tak jakby go troszkę nie było. A do tego wszystkiego jeszcze dochodzi samo działo. Teoretycznie na papierze powiedzielibyście, no grzechu, no nie czepiaj się, działo jest w pytkę. Nie jest. Niestety nie jest w pytkę. Okej, mamy fajny damage na strzał, 45, mamy bardzo fajną penetrację, 64, no ale na litość boską, no 0,43 obszar celowania, a i przy okazji 2,1 czas celowania, to jest potwornie, skrajnie wręcz źle. Ludziska, walka na tych tierach jest bardzo dynamiczna. Bitwy są nieprawdopodobnie szybkie. Tam nie ma miejsca ani czasu na powolne celowanie, na taktyczne działanie powolutku, żeby przystanąć, żeby przymierzyć. Fizycznie nie da się. Bitwy kończą się w 2-3 minuty. Dawniej może byłoby częściowo miejsce na tego typu zagrania, ale dzisiaj każdy jedzie przed siebie na wariata, na hajla bajla, w związku z czym, jeżeli wy chcecie stanąć, no to macie na samym początku potężny, monstrualny celownik. 0,43 to jest naprawdę strasznie wielki celownik. I ten celownik w dodatku bardzo wolno wam skupia. 2,1 jak na te tiery to jest strasznie źle, więc stoicie i stoicie i stoicie i stoicie i stoicie. Wróg już was widzi, wróg do was napiernicza i trafia, a wy niestety dalej stoicie i chcecie w niego wycelować. Dlatego też no Toldi niestety do mojego serca nie przemówił, no i ja z tym panem nie jestem za pan brat. Kolejna maszyna, czyli T-15, a dokładniej precyzując Panzerkampfwagen T-15, konstrukcja prototypowa wywodząca się z fabryki Skody w Pilźnie. Powstało 5 egzemplarzy tego pojazdu, nigdy nie przeszedł on ani do fazy produkcji seryjnej, ani też nigdy nie wyjechał na fronty II wojny światowej, dlatego że nie udało mu się pomyślnie przejść fazy testów na poligonach. Jeżeli chodzi o konstrukcję w grze, pamiętam, że kiedyś był organizowany event przez Wargaming, event weekendowy na zdobycie tego właśnie prosiacznika. Trzeba przyznać, że nie był on specjalnie trudny, no na 2 dni musieliście zewrzeć poślady, żeby właśnie wypełniać jakieś założenia misyjne i go zdobyć, ale ja się tym procederem nie parałem ze względu na to, że w tamtych czasach jeszcze uczęszczałem na moją uczelnię w Katowicach, po prostu studiowałem, tak to ambitnie brzmi. No i zbliżała mi się sesja egzaminacyjna, a jeżeli ktokolwiek z was kiedykolwiek studiował, to wiecie, że wiłem się wtedy niczym żbik w poczasku. Tak, no okres sesji na studiach to jest okres krwi, potu i łez. Zdecydowanie miałem wtedy ważniejsze problemy na głowie niźli zdobywanie pojazdów premium w grze World of Tanks. Ja sobie event odpuściłem, dlaczego zatem posiadam ów pojazd? Ano, wy mi go podarowaliście, z dobroci waszych serduszek wylądował on w moim garażu i na tym etapie filmiaszcza pragnę bardzo serdecznie, również z głębi mojego serca, podziękować wam wszystkim za wszystko, co robicie na moim kanale, za łapki, za komentarze i za prezenty, którymi do tej pory mnie obdarowaliście. Za czołgi premium w grze World of Tanks, za paczki z prezentami i gry w formie pudełkowej, a i przy okazji za gry na Steamie. Wiedzcie, że każdy taki prezent dostrzegam, każdy taki prezent mnie bardzo mocno cieszy i naprawdę jestem wam niezmiernie wdzięczny za tego typu podarunki. W szczególności chciałbym tutaj nadmienić dwie osoby, mianowicie Kolausa i Pawła, dlatego że swego czasu w grze podarowali mi co niemiara maszyn pancernych. W szczególności sam Paweł, to jest naprawdę... Wow, to jest niesamowity człowiek, to jest człowiek legenda. Jeżeli ktoś śledził mojego fanpage'a na Facebooku, wie, iż legendy o tym człowieku będą krążyły w Grzechosławii aż po wsze czasy. Dlaczego? Dlatego, że ten jegomość, ten zacny prosiacznik podarował mi 7 pojazdów premium, z czego 6 w przeciągu mniej więcej 3-4 dni. Wyobraźcie sobie, jak wyglądała moja mina, kiedy każdego dnia wchodziłem na mojego maila i widywałem kolejne i kolejne i kolejne czołgi premium od jednego i tego samego człowieka. I to nie jakieś lolki, bo każdy z tych pojazdów kosztował po 150, po 200 zł polskich, w związku z czym no...
Nie no, naprawdę ukłony w twoją stronę, jesteś człowiekiem wielkiego formatu. Mój drogi Pawle, nigdy ci tego nie zapomnę, nawet nie wiesz, jak potężną dozę radości mi tamtymi podarkami sprawiłeś. Tak czy inaczej, powracając do samej rozgrywki, te 15. Te 15, pomimo faktu, iż również jest LOL tierem, no to jest trzeci tier, to jest tier do zabawy, mimo wszystko trzeba przyznać, że faktycznie znacznie lepiej spisuje się jako fantank od poprzedników. Dlaczego? Dlatego, że poprzednicy zbyt wiele nie odbijali i tutaj też raczej zbyt wiele nie odbijecie. Prawdę mówiąc, nic nie odbijecie, aczkolwiek to jest strasznie mobilny czołg. A i przy okazji działo jest lepsze od poprzedników. Jest lepsze niż na przykład w przypadku Toldiego. Szybciej skupiacie, macie mniejszy celownik. Oczywiście pena jest troszeczkę mniejsza, ale na tych tierach spokojnie wszystko przebijacie. W związku z czym, no dobra, no czasami tam się odbijecie, ale myślę, że spokojnie można sobie z tą peną radzić. I naprawdę jest to bardzo przyjemna maszyna właśnie ze względu na jej mobilność. Rozegrałem nią do tej pory może nie jakoś potwornie dużo bitew, ale w przyszłości planuję faktycznie tym czołgiem się długo pobawić. Myślę, że jest całkiem dobry. Czołg co prawda nie przeszedł do modelu jakości HD, co zresztą widzimy, no sutki nam raczej nie twardnieją na jego widok, zresztą przyjrzyjcie się choćby tym kołom, no wyglądają tak jakby były tworzone przy pomocy ciupagi. No ja nie wiem, czy to ciupaską było robione, ale to chyba pse z górali było robione, hej! I tego się Wargaming pewnie będzie trzymał. No mniejsza, tak czy inaczej, myślę, że jest on wart polecenia, choćby ze względu na swoją mobilność. Dalej mamy Panzerkampfwagen S35-739F. Co się kryje pod tak zawiłą nazwą? Ano, czołg francuski, czołg zdobyczny. Świadczy o tym dopisek F, czyli France. Pierwotnie był to czołg francuski, tak zwany czołg wsparcia kawaleryjnego, który powstał już w roku 1935, czyli na długo przed II wojną światową. Wyprodukowano 500 egzemplarzy tego dziubdziusia, tej kluseczki i musimy zauważyć, iż pomimo tego faktu, że może wygląda on troszeczkę kuriozalnie, śmiechowo, był to świetny czołg. Jak na swoje czasy, jak na rok 35 i na początki II wojny światowej, był to dobry czołg. Po pierwsze, ze względu na swoje działo, miał on działo kaliber 47 mm, co wystarczało jak na początek II wojny światowej. Po drugie, ze względu na pancerze, które faktycznie sporo potrafiły czasami odbijać. Oczywiście Francuzi również wdrożyli pewne wady konstrukcyjne, mianowicie pojazd na początku nie posiadał radiostacji, ale potem naprawiono ten błąd i dobudowano mu tą radiostację, co ciekawe, door na zewnątrz, tutaj. Za silnikiem z tyłu pojazdu na zewnątrz mamy radiostację, troszeczkę dziwny zabieg, no ale Francuzi to są Francuzi, jak coś wymyślą, no to jest po ich niemu. Tak czy inaczej, skąd wiemy, że jest to pojazd niemiecki? Powiecie, no to jest oczywiste. No pewnie, że jest oczywiste, no bo jest pomalowany na wzór niemiecki i jest w niemieckim drzewku, ale ponadto powinniśmy wiedzieć, że jest to pojazd niemiecki po zmienionej wieży i po samym włazie. Francuzi budowali zazwyczaj włazy jednoczęściowe. Niemcy zawsze starali się budować włazy dwuczęściowe. Oni to bardzo lubili, dlatego że no, takie włazy zazwyczaj były posadowione na okrągłym, ruchomym pierścieniu i jeżeli ktoś przez taki właz wychodził albo wyglądał, mógł być z przodu i z tyłu chroniony właśnie samym włazem dwuczęściowym. Tutaj jest właz dwuczęściowy, znaczy się konstrukcja już jest niemiecka. Francuski podtyp tej maszyny miał właz jednoczęściowy. Taka drobna ciekawostka. Jeżeli chodzi o grę, po prostu jest to wolny czołg. Jest to tier trzeci. Inne pojazdy, takie jak T-15, na tym samym tierze bujają się z prędkością 60 km na godzinę. Tutaj bujamy się 37 km na godzinę i te 37 rzadko kiedy osiągamy, w związku z czym to się czuje. Uwierzcie mi na słowo, najczęściej rwiemy sobie włosy z głowy w bitwie nie dlatego, że czołg jest słaby, w przypadku tej maszyny, ale dlatego, że nie dążymy dojechać do wrogów. A nawet jeżeli dążymy do nich dojechać, no to jeżeli wróg, który stoi naprzeciwko was, jest ogarnięty, dziabnie sobie golda, no i tyle z waszym pancerzem. Aczkolwiek pojazd jest ciekawy, jak go dupnie na swoje tiery. I jeżeli dobierze wam odpowiednią drużynę, która zbyt szybko nie zraszuje przeciwnika, to faktycznie idzie tym chrumkolić bajeczne bitwy. No ale maszyna nie posiada preferencyjnego matchmakingu, w związku z czym czasami potrafi ją dupnąć nawet na piątki, a tam no...
No mięsko armatnie, no co mam wam powiedzieć, no kurczę, spotkacie takiego sztuga, no i co mu przekażecie, no słabo trochę, nie? No. Konkludując, powiem wam, że wszystko zależy od drużyny i od wczytania. Jeżeli wam to pyknie, no to rozpierniczacie. Jeżeli wam nie pyknie, no to macie przesrane. Tak to mogę podsumować. No. Kolejną konstrukcją jest Panzerkampfwagen T-25, czyli tak zwana Skoda T-25, koncept pochodzący z desek kreślarskich z fabryki Skody w Pilźnie. Trzeba przyznać, że nie był on produkowany seryjnie, no i zamówiono go na potrzeby niemieckiego Wehrmachtu na rzecz kreowania tak zwanego niemieckiego Blitzkriegu. Pojazd miał być bardzo mobilny, w związku z czym w ten Blitzkrieg by się bardzo dobrze wpisywał, no ale ostatecznie on nie powstał. W grze maszynka niedawno przeszła w model jakości HD, prezentuje się naprawdę bajecznie, ma wiele szczegółów, a pod względem rozgrywki muszę przyznać, że moim zdaniem jest to jedna z najlepszych piątotierowych maszyn premium. Oczywiście... Wybaczcie mi, ale starość, nie radość. Niemniej jednak powracając do samego czołgu, pojazd jest po prostu dobry. Co tu wiele mówić? Okej, no różni ludzie preferują różne maszyny. Jednemu się spodoba maszyna, która idzie w pancerz, drugiemu taka, która idzie w mobilność. No ale jednak trzeba przyznać, że T-25 jest naprawdę dobrym czołgiem, bo ma świetne działo i jest bardzo mobilna. To nie jest czołg dla słabych graczy, bo wy musicie wiedzieć, gdzie możecie się wystawić, kiedy możecie wyjechać na wroga. Jeżeli nie wiecie, no to będziecie często padać. Ale dla ogarniętego gracza, no to niewykluczone, że jest to nawet najlepsza piątotierowa maszynka. Ja niestety mam całkiem sporego pecha do T-25, o ile dawno temu grało mi się nią świetnie, wręcz wybornie, o tyle teraz rzeczywiście czasami no to aż włosy sobie rwie z głowy. Widzieliście to w przypadku Plutonów z New Multikiem i z Deadem. No albo mnie jakaś arta gruchnie za 3/4 HP-ków, albo wyjadę pod jakiegoś oika z haubicą, tudzież Panzera 4. No i zazwyczaj takie konfrontacje najprzyjemniejsze nie są. Niemniej jednak mobilność tutaj macie, na pancerz nie liczcie i macie fajne działo. Zobaczmy, jak ono wygląda. 116 mm peny, na goldzie 167, 110 damage'u. I 41 celność, 2,5 czas celowania. Myślę, że parametry tego działa naprawdę są całkiem w porzo. Kolejnym pojazdem jest już tier 7. Jest to Panthera M10. Całkiem ciekawa, bardzo intrygująca konstrukcja z perspektywy historycznej. Myślę, że doskonale zdajecie sobie z tego sprawę, cóż to jest za konstrukcja, dlatego że jej historię wielokrotnie przytaczałem na ławach mojego kanału, ale zrobię to ponownie. Jest to oczywiście nic innego jak zwykła, najzwyklejsza w świecie niemiecka Panthera, wywodząca się ze schyłku okresu II wojny światowej, której zewnętrzna bryła została przekształcona w taki sposób, ażeby przypominała sobą pojazdy pancerne wojsk alianckich, takie jak Wolverine, a także Achilles. Czy rzeczywiście przypominało to Wolverine'a? Powiem wam, że tak. Jeżeli widziałbym taki pojazd na bardzo wielki dystans, pomalowany kamuflażami alianckimi, no to bardzo łatwo byłoby się nabrać. Oczywiście to nie jest idealne odwzorowanie tamtych pojazdów alianckich, aczkolwiek na wielki dystans z łatwością bylibyście się w stanie nabrać, uwierzcie mi na słowo. Tym bardziej, że tego typu pantery faktycznie istniały i były one użyte podczas tak zwanej kontrofensywy ardeńskiej, podczas której wojska Wehrmachtu chciały wymanewrować główne siły uderzeniowe oddziałów aliantów, wyjechać im na tyły i okrążyć całą armię aliancką w taki sposób, żeby odciąć ją od potężnych linii zaopatrzeniowych. Zapytacie po co? Ha, no po to, żeby Führer miał kartę przetargową do pertraktacji z Zachodem. Chodziło o zdobycie tak zwanej dźwigni negocjacyjnej. Wcześniej Zachód nie miał powodów do tego, żeby negocjować z III Rzeszą, bo ona przegrywała. Z przegranym się nie negocjuje, jego się po prostu zwycięża. Ale, sytuacja nabrałaby zupełnie innego kolorytu w momencie, gdyby faktycznie Niemcom udało się okrążyć najpotężniejszą grupę uderzeniową aliantów, ich największą armię, odciąć ją od linii zaopatrzeniowych, no w takim momencie logicznym jest, że ta armia prędzej czy później zacznie mrzeć z głodu.
prawda? I jej się skończą pociski. Dlatego też Zachód miałby powód do tego, żeby zacząć negocjować z III Rzeszą. Hitlerowi chodziło o to, żeby chociaż na chwilę stworzyć rozejm na Zachodzie i przerzucić wszystkie, ale to dosłownie wszystkie siły III Rzeszy i wszystkie rezerwy do walki ze Wschodem, do walki w wielkiej wojnie ojczyźnianej ze Związkiem Radzieckim. I chociaż dzisiaj dosyć szumnie krytykuje się Hitlera za kontrofensywę ardeńską, historycy się z tego naśmiewają, w szkołach uczy się dzieci, że było to debilną, niczym nieuzasadnioną decyzją impulsywnego psychopaty, tak naprawdę było to genialne posunięcie strategiczne. I gdyby rzeczywiście udało się zamknąć ten pierścień oskrzydlenia, okrążenia armii alianckiej, no to końcówka II wojny światowej mogłaby się potoczyć zupełnie inaczej. Zatem dlaczego się z tego naśmiewamy? Dlaczego mówimy, że była to idiotyczna decyzja? No, taki jest przywilej zwycięzców, że mogą się naśmiewać z przegranych, ale gdybyśmy mieli być obiektywni, to rzeczywiście było to genialne posunięcie strategiczne. To była ostatnia rzecz, jaką III Rzesza mogła zrobić. Powracając natomiast na grunt samej gry, Pantera ta budziła strach w szeregach przeciwników, dlatego że rzeczywiście udało jej się budzić w nich zamęt. Była ona użyta w kontrofensywie ardeńskiej, no i w momencie, kiedy na naszych tyłach pojawiały się pojazdy, które z wielkiego dystansu wyglądały jak nasze i były pomalowane na nasze kamuflaże, to rzeczywiście budziło dosyć spory zamęt. W grze jest to pojazd premium, który już niestety nie występuje, jest unikatem, nie można go normalnie zakupić, ale czy macie czego żałować? Powiem wam, ja kupiłem tą Panterę głównie za sprawą tego, że pięknie wygląda. Naprawdę cudownie się ona prezentuje. Bardzo mi się podoba z wyglądu i głównie dlatego nią grywam, nie żałuję jej zakupu, no ale widzicie, ja też mam troszeczkę dziwne podejście do podobnych zakupów, no bo mam pierdylion golda. Ja z tym goldem już nie miałem fizycznie co robić, bo kupiłem wszystkie czołgi premium w tej grze, resztę od was dostałem, bądź też wygrałem w różnego rodzaju eventach, w związku z czym, no, kiszę tego golda, no i na razie nie mam co z nim robić, no. Może niektórych z was wkurza to, co teraz mówię. Pewnie są takie osoby, które od połowy roku zbierają na swój pierwszy czołg premium, a ja wam nagle wyjeżdżam z tekstem, że ja już mam wszystkie i nie mam co robić z goldem. No, no sorry, no. Jeżeli was to wkurza, to przepraszam ludziska, na umyśle tego nie robię, ale faktycznie takie są fakty. Po prostu Wargaming wprowadza nowe pojazdy premium, które strasznie mocno mnie interesują. Bardzo chętnie bym je zakupił za tego golda, ale nie mogę, bo chytra firma WG wprowadza te czołgi tylko i wyłącznie za złotówki. W związku z czym ta wirtualna waluta, która również jest za złotówki w tej grze i powinna być coś warta, niestety w moim przypadku nie jest zbyt wiele warta, bo tak jak mówię, jest wiele czołgów premium, które chciałbym zakupić, no ale za tą walutę nie mogę. Debilne jak dla mnie, no ale co zrobić? Tak jest zaprojektowana ta gra. Oczywiście jest to kwestia chytrości Wargamingu, no ale mniejsza, nie o tym jest ten materiał. Tak czy inaczej, ten gold się nie marnuje, wydaje go sobie na kamuflaże, jakieś emblematy, tak więc też świetnie go wykorzystuje i bajecznie się przy tym bawię. Mimo wszystko musicie też rozumieć moją perspektywę, kiedy mówię wam na materiale, iż nie żałuję zakupu tej Pantery. To wcale nie oznacza, że jest to świetny czołg. Po prostu ja kolekcjonuję premiumy, no a golda mam dosyć sporo, dlatego nie żałuję jej zakupu. Gdyby to był mój jedyny premium, no to niestety bym żałował, dlatego że to wcale nie jest taki epicki premium. Jest to med, który niestety nie jest najmobilniejszy, jak to przystało na Panterę w tej grze. W dodatku jest monstrualnych gabarytów. Pancerze są takie, że czasami coś tam dingnąć potrafią, w szczególności od samej wieży, no bo ona ma ten dziubek, niemniej jednak raczej na rykoszety to się nie szykujcie. Do tego jeszcze dochodzi samo działo maszyny, które teoretycznie powinno być super, bo w przypadku tych niemieckich pojazdów zazwyczaj te działa naprawdę są fajne pod względem penetracji, pod względem celności, ale nie jest. No niestety nie jest. Te dwie dane dubycą wszystko w zalążku. Zobaczcie, jest to penetracja na zwykłej pestce, która wynosi zaledwie 150 mm. To jest naprawdę mało jak na 7 tier, a i przy okazji bardzo, bardzo skromny stumbagowy damage na strzał, rzędu 135. Tak więc nie dość, że jeżeli was dupnie na 8, na 9 nie może, bo pojazd całe szczęście ma preferencyjny matchmaking, ale nie dość, że jak was dupnie na 8, to musicie walić z golda, to jeszcze w dodatku dziabiecie ich jak komar.
To są takie ugryzienia komara po 135. No jeżeli typowy ósmy tier ma 1500 HP-ków, no to musicie w niego wstrzelić pocisk powiedzmy ze 12 razy, a jak się odbijacie co trzeci, co drugi strzał, no to już sobie policzcie, ile musicie oddać strzałów, prawda? Tak więc często sięgacie po golda, który co prawda jest fajny, ale tutaj do głosu dochodzą niestety kwestie finansowe. Mianowicie jednym pociskiem zadajecie zaledwie 135 punktów damage'u. A ten pocisk kosztuje kuriozalne 2800 kredytów. Owocuje to tym, to jest po prostu kretyjskie, bo jeżeli walnie was na ósemki, jeżeli walicie rzeczywiście z tego golda, no to niestety, powiedzmy sobie szczerze, stawmy czoła prawdzie, potraficie w takiej batalii potem wyjść 30-40 tysięcy kredytów w dupę. A to jest w końcu czołg premium, który ma zarabiać. No jest tutaj gdzieś sens, jest tu gdzieś jakaś logika? Nie bardzo. No i też troszeczkę konfundują te ugryzienia komara. Jeżdżąc tym pojazdem możecie w 100% z czystym sumieniem cytować sobie słowa pieśni: lata komar lata, kurna jego mać, jak cię nie urąbię, to nie może spać. Bo jeździcie po polu walki takim komarkiem i dziabiecie tych wrogów, a oni no odczują to może za piątym strzałem, prawda? Dlatego jest to maszynka w znacznej mierze dla koneserów. Nie zrozumcie mnie źle, to nie jest pojazd beznadziejny. Jak go dobrze wczyta, to przez ten swój preferencyjny matchmaking naprawdę bardzo dużo można nim czasami ugrać. Niemniej jednak rozgrywka tym pojazdem jest bardzo specyficzna i faktycznie trzeba się odnajdywać w tym, że się świecicie na wielki dystans, bo jesteście wielcy, łatwo was trafić, łatwo was przebić, a wy dziabiecie po 135. Tak więc tak, nie lubiłem przez to zwykłej pantery, a ta... lubię ją dlatego, że jest przepiękna, no cudownie wręcz prezentuje się w tym kamuflażu alianckim i jest dopracowany ten model, widać rzeczywiście, że Wargaming włożył w niego masę serca, tak więc faktycznie lubię go oglądać podczas bitwy, niemniej jednak bywają premiumy znacznie lepsze. Kolejną maszyną, tym razem 8 tiera, jest Pantera 2. Jest to oczywiście konstrukcja drzewkowa, czyli nie za prawdziwe pieniążki. Była historycznie wersją rozwojową zwykłej Pantery, pochodzącą ze schyłku okresu II wojny światowej. Powstały niestety, albo i na szczęście dla nas, czyli tych dobrych, którzy walczyli z nazistami, zaledwie dwa prototypy tego typu pojazdu. Charakteryzował się on pogrubionymi płytami pancerza względem zwykłej Pantery, a i przy okazji zmienionymi podzespołami jezdnymi, które były zunifikowane z podzespołami Stigera 2, czyli z Königstigera. Chodziło o to, żeby uprościć procesy produkcyjne poszczególnych maszyn pancernych III Rzeszy. Cóż jeszcze można o niej powiedzieć? No pojazd był naprawdę świetny i gdyby przeszedł do produkcji seryjnej, no byłby najlepszym pojazdem okresu II wojny światowej. Myślę, że możemy to ze spokojnym sumieniem powiedzieć. Ta maszyna po prostu nie miała wad. Znaczy no, wadą oczywiście samą w sobie była skomplikowana technologia produkcyjna, długość produkcji, kosztowność tejże właśnie produkcji, aczkolwiek pod względem jakościowym był to czołg idealny, który spokojnie mógłby zostać nazwany najlepszym czołgiem okresu II wojny światowej. Gdyby Pantery 2 masowo zaczęły pojawiać się na frontach, no to aliantom i komunistom zaczęłoby się gorąco robić w majciusiach, bo to naprawdę był świetny pojazd, był bezkonkurencyjny. Ciężko byłoby komukolwiek stawić czoła Panterze drugiej. Rzeczywiście byłoby ciężko, całe szczęście do tego nie doszło, dlatego że Niemcy nie zdążyli wdrożyć masowej produkcji. Wojna dobiegła końca. Jeżeli chodzi o samą grę, tak jak mówiłem, ósmotierowy pojazd drzewkowy prowadzący prosto jak w pysk strzelił w stronę E50M, który myślę, że jest bardzo ciekawą dychą. Ale na razie ta gałąź została przeze mnie zamrożona, co prawda do E50 niespecjalnie dużo doświadczenia mi brakuje, ale mam problemy z kredytami z tego co widzicie, tak więc na razie powiedziałem sobie, że mam troszeczkę inne priorytety, tak więc ta gałąź została zamrożona, obecnie tą Panterą nie gram. Nie zmienia to natomiast faktu, że uważam, iż jest to pojazd całkiem niezły. Nie jest on idealny, ma swoje wady, które są wadami typowej Pantery, czyli wielkie rozmiary, nie do końca świetny pancerz, który bardzo wiele pocisków przyjmuje, no raczej większość w was wchodzi, rzadko kiedy ktoś się odbija, świecicie się na wielki dystans, nie jesteście nazbyt mobilni, macie potężną sylwetkę, łatwo w was trafić, przyfanzolić tym bardziej, jeżeli gracie artylerią, ale tutaj macie za to bardzo fajne działo.
w porównaniu do Pantery z siódmego tiera, która nieprawdopodobnie mocno mnie wkurzała. To był mój miecz damoklejski, to było po prostu straszne, nie potrafiłem przejść przez zwykłą Panterę. A dlaczego? Ano przez tą samą historię z działem, zaraz wam to pokażę. Gdzie mamy panterkę niemiecką siódmego tiera? Ano jest tutaj, zobaczmy sobie jej dane, no może nie w taki sposób, wejdziemy bezpośrednio do tego pojazdu. Głównie walczycie tam na tym dziale. Zobaczcie, 135 damage'u na strzał. Co nam to przypomina? Przypomnę wam. Lata komar lata, kurna jego mać, jak cię nie urąbię, to nie może spać. Czy widzisz komara, jak mu dupa świeci, przypiernić mu gazetą, wyżej nie poleci. No mniejsza, tak czy inaczej, faktycznie miałem podobne skojarzenia, bo ten damage jest no kretyński jak na jeden strzał, jak na te tiery, siódmy tier po 135, wróg po prostu tego nie odczuwa, wyjeżdża na was, wcale się was nie boi. Tutaj na ósmym tierze całe szczęście jest zupełnie inaczej, tutaj już macie pełnoprawne działo zwykłego mediuma ósmego tiera. Zobaczcie, całkiem niezła szybkostrzelność. Jest to działo kaliber 88 mm, penetracja rzędu 203 i tutaj już mamy tą potęgę niemiecką. Tutaj widać tą penę na strzał, prawda? Do tego 240 damage'u na strzał, czyli no nieomal dwukrotnie więcej niż poprzedni tier. Świetna celność, całkiem niezły czas celowania. Dlatego też uważam, iż Pantera druga wcale nie jest takim złym medem, za jakiego mają ją niektórzy gracze. Co prawda nie jest medem idealnym, mogłaby być lepsza, gdyby tak bardzo się nie świeciła, gdyby nie miała takich gabarytów, gdyby była troszeczkę mobilniejsza, no ale to działo sprawia, że przynajmniej możemy walczyć jak normalny gracz na tym tierze i to daje fan. Tak więc osobiście powiem wam, że całkiem niezły pojazd, nie jakiś idealny, ale ujdzie. Kolejną maszyną jest natomiast po raz kolejny ósmy tier, tym razem jest to Panterka 8.8. Jest to czołg premium, który otrzymałem od was, za co bardzo serdecznie dziękuję i myślę, że o tym pojeździe opowiem wam w kolejnym odcinku z serii Co w garażu chrumczy. Mam nadzieję, że wam się podobało, jeżeli macie jakieś zastrzeżenia, to piszcie. Ową serię postaram się nagrywać na bieżąco, to znaczy jeżeli nagram jakiś odcinek z tej serii, no to mniej więcej nazajutrz, ewentualnie dwa dni potem zamieszczę go na kanał. Tak więc to jest, no może nie na żywo, no ale faktycznie nie jest to żaden odgrzewany kotlet, prawda? Piszcie, czy wam się podoba, piszcie, co o tym wszystkim myślicie, piszcie, czy zgadzacie się, jeżeli chodzi o moją opinię względem poszczególnych pojazdów. Z mojej strony to tyle, widzimy się w kolejnych odcinkach z tejże właśnie gry, z tejże właśnie serii. Cześć ludziska!